Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co by było, gdyby Mentzen został królem Polski? Nie? Ale dzięki tej wspaniałej modyfikacji możemy się przekonać, co by się stało. Modyfikację, którą już parę razy ogrywaliśmy na tym kanale i ona teraz powraca ze zdwojoną siłą i z jeszcze lepszym kontentem. Całkowicie, ale to całkowicie, moi drodzy, przewspaniałe drzewko na Polskę z mega dużym kontentem. Teraz sobie zagramy oczywiście pod Korwinka i pójdziemy tutaj w abdykację naszego wielkiego króla i prowadzimy na tron Mentzena. Jest tu też droga Bosaka, którą kiedyś ogrywaliśmy. I jest tu też coś takiego jak sojusz z Niemcami, moi drodzy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć tą drogę, 4K łapek pod filmem i bierzemy się, nagrywamy następny odcinek. Kurde, muszę wam powiedzieć, że brakowało mi ogrywania modów do Hearts of Iron 4. Naprawdę. A jeszcze ten By Blood Alone był jaki był. Już nie chcę mówić, ale... A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Całkowicie nowi generałowie, całkowicie, moi drodzy, nowi demagodzy. W tej grze są oczywiście. Boże, magik, desant z powietrza. Jezus, człowieku, będziesz się smażył w piekle za to. Dobra, zaczynamy grać. Precz z kaczorem, niech będzie. Andrew Judeski musi zostawić nasz kraj w spokoju razem z pisami. Jeden wielki król musi wejść. Takie mamy właśnie duchy narodowe teraz, moi drodzy. Co? Hyperinflacja? Nie, to jest niemożliwe, nie? To jak się rozdaje ludziom ciężko wyssane ze swoich podatników pieniądze, to może to grozić ogromną inflacją. Jak to? Dobra, precz z kaczorkiem zrobione. Ruch 8 gwiazd. Może cokolwiek to znaczy, nie? A jeszcze jakby jakiś lord. Gdyby ktoś z was nie wiedział, jak ta modyfikacja się nazywa i jak wygląda na workshopie, to właśnie tak wygląda Poland Time Machine. Linka do tego moda, powiem wam szczerze, szukajcie twórcy w komentarzach, na pewno wklei link. Ja mam sklerozę i na 100% zapomnę go dodać, więc szukajcie w komentarzach albo niech z was ktoś wklei, bo wiecie jak ja jestem. Sprawy światopoglądowe. Musimy zadecydować, czy przyszłością Polski będzie pielęgnowanie tradycyjnych wartości, czy postawienie na postęp. Oczywiście, że konserwatyzm tutaj pójdziemy. Sprawy ekonomiczne. No to kapitalizm, tak? Kurde, a może po Bosaku jakbyście wbili lajki, to zrobilibyśmy jakąś, wiecie, taką, może jakąś komunkę byśmy zagrali, co? Tu jest na przykład cel, jakieś tutaj Biedronie i Lemparty, Zandbergi, tutaj są też jakieś różne cele ciekawe. Tu jest na przykład cel, to nie jest prawdziwy komunizm na przykład, albo specjalna operacja Czerwony Świt. Boże, kochana. A moi drodzy, wydaje mi się, że naszych przeciwników będziemy musieli wpuścić w tak zwane killing zone. Będziemy musieli też separować troszeczkę pole walki i przenieść ciężar działań na teren przeciwnika. Drabina eskalacyjna tutaj wywaliła poza po prostu wszystko. Przygotowanie do jakiejś wojny domowej. Ja nawet nie wiedziałem, że będziemy mieli wojnę domową. Dobra, wybierzemy sobie prawicę. Ruch narodowy... Jeszcze raz. Ruch narodowy czy Korwin? No to tym razem Korwin. Panie Januszu. Panie Januszu! Dobrze, tutaj możemy toczyć walkę z lewactwem. Czas na ostateczne rozwiązanie kwestii lewackiej. Dobra, zróbmy prywatne szkoły i zróbmy jakieś fabryki, bo nie będziemy mieli się czym bronić. Powstanie Ukraińców? Jak to? Nie, tak nie będzie, nie? Ja na to nie zezwalam. Proszę się poddać. Oj, chyba będzie to... Ta wojna domowa będzie trochę trwała, z tego co mi się wydaje. Moi drodzy, bohaterskie oddziały młodych kapitalistów szturmują pozycję naszego przeciwnika. Protesty lewicy. Ja pierdzielę, naprawdę nie, no komuchy. Dobra, trzeba jak najszybciej zrobić delegalizację komunistów, bo my inaczej lewaki nam przejmą władzę w kraju, a tego byśmy nie przeżyli, prawda? W sensie nie przeżyli w kontekście zdenerwowania oczywiście. Gospodarczo pewnie też nie. Trzeba zrobić jedną tajną ścieżkę. I po prostu polecieć kawalerią na Wilno i starać się zaanektować resztę Polski. No i naprawdę chcą bronić Wilno? Proszę, wyjdź z Wilno. Zrobiliśmy prywatne szkoły wyższe. Chodźcie się pouczymy trochę, co? Gospodarce. Dobra, puszczam plan po prostu na jolo i odciąłem tutaj Wilno, więc może uda się zaanektować teraz Polskę na szybko. No i świetnie, to mi się podoba. Oni chcą Wołyń. Nie, no to proszę pana. Dobrze, nasze dywizje wracają teraz na front. Zlikwidowaliśmy podatek dochodowy. Dokładnie. Koniec wojny domowej. Nie robimy jeszcze Międzymorza. Idziemy w ustawę, moi drodzy, Wilka. Wjeżdżamy na równe i teraz, moi drodzy, prosto do Lwowa, odzyskać polskie ziemię, tak jest. Wiecie co, ja chyba jednak wolałem stare konferencje pokojowe, nie wiem dlaczego. Dobrze, koniec wojny domowej, fantastycznie. Drabina eskalacyjna osiągnęła po prostu zenit. No to ciekawie, nie? Wiecie co, trzeba szybkość obrony i szybkość nastrojów. Teraz będę robił to drzewko korwinistyczne, żeby się odbić, moi drodzy, jakoś przemysłowo, bo jest naprawdę tragedia. Widzę tutaj głównie to drzewko opiera się na cytatach króla, tak? Oczywiście. Celem życia nie jest przeżycie, tu prywatne armie, paróweczki Korwina. Jezus, muszę jak najszybciej dorwać te parówy, bo tu jest tyle fabryk, że wow. Brawo. Brawo, Janusz. Korwin królem, lewaki z dupy bólem, anieli grają, kuce witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Tak toczna, towarzyszy Korwin. Witamy, witamy. Śląsk albo wojna. Boże, to jest chyba najlepszy fokus, jaki w życiu widziałem, nie? No, oczywiście, że przyjedziemy, no. Oczywiście, że wpadniemy do Wielkiej Brytanii. Taki wielki król nie odwiedziłby takiego wielkiego króla. Wista w Wielkiej Brytanii, to miała być chyba wizyta, tak? Dzisiaj Korwin wraz z żoną powrócił do Polski po 5-dniowej wizycie u króla Jerzego. Wizyta była dana oczywiście po spotkaniu się z rodziną królewską. Korwin spotkał spotkał się z premierem Winstonem Churchillem. Obaj mają bardzo podobne poglądy, szczególnie co do praw wyborczych dla kobiet. Churchill był zachwycony Korwinem. Na temat Korwina wypowiedział się w ten sposób. Myślałem, że bardziej prawicowym niż ja nie można być, lecz je król Polski Janusz Korwin-Mikke udowodnił mi, że jednak można. Świetnie. Fajny taki aspekt humorystyczny, tak? I szczerze zrobiłbym jakiś ograniczony albo chociaż wzmożony eksport, bo my surowcowo nie będziemy w stanie wytrzymać, tak szczerze, tego potężnego wolnego rynku. Monarsze problemy. Nasze państwo się rozwija, ale oczywiście lewacy muszą wszystko zepsuć. Lewicy nie podoba się to, że Korwin ma nieograniczoną władzę. O Jezus! Albo powinniśmy ustąpić. W historii wiemy, co się stało w Anglii. Trzymać i bronić króla, tak? Królestwa Polskiego. Republikanie nie ustępują. Wyślijmy wojsko, jestem na to za stary. Wydarzenie monarchia konstytucyjna. Nie ma opcji na coś takiego jak monarchia konstytucyjna. Wysyłamy wojsko, no. Republikanom mówimy papa. Rozpoczęła się godzina policyjna, wojsko wyszło na ulicę, wszelkie szkalowanie Korwina czy bunt przeciwko niemu będą surowo karane. Teraz Polacy uważają Korwina za bezwzględnego tyrana. Tfu, demokracji byłoby to samo, a nawet i gorzej. Każdy jest kowalem swojego losu. Bardzo mi się to podoba. Pomnik Korwina. Wiecie co, w Korwinie zawsze zastanawia mnie to, że on mówi je Włodzimierz Putin, czy tam je ktoś tam, je ktoś tam, je ktoś tam. A może nie je, bo już sobie pojadł. Boże, ale mnie Jezus, przepraszam! Muszę się napić, bo tak mnie zasuszyło. Wybrałem Mentzena jako doradcę. Wiecie co? Fajnie się gra tym Korwinkiem. Siedzę, robię sobie cele, robię sobie fabryczki, prawda? Jest super bonito. Ale jakby wam to powiedzieć, no więcej czerwonego by się przydało, definitywnie. No i wy powiecie, a Kałach znowu o jednym, a ja powiem nie. Bo jak wbijecie lajki, to zrobimy Bosaka, jak wbijecie lajki, to zrobimy wielką czerwoną Polskę. No i moi drodzy, trzeba to zrobić, tak? Wiem, że wielu z was, fanatyków króla, prawdopodobnie się zdenerwuje, ale Korwin musi abdykować. Trzeba dopuścić młodych, nowych, szybkich, wiecie, z otwartym umysłem. I tutaj mamy wybory abdykacji, moi drodzy, i Mentzen będzie najlepszym następcą Korwina. Niestety nasz król nie jest już tak sprawny jak kiedyś. Moi drodzy, Sławek, Sławomir, Mentzen, the king is back, niskie podatki, IP boxy, zniżki dla przedsiębiorców, spółki ZOO, spółki komandytowe, spółki akcyjne. Pamiętam kiedyś użytkownikiem jakimś w internecie. No to, ale musimy zrozumieć, to już nawet nie chodzi o to, z kim mamy do czynienia, tylko bardziej z czym. I ta osoba zapytała mnie, czy jeżeli chce założyć spółkę komandytową, to czy ona musiała być w wojsku albo być komandosem? Już wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem wybrańcem losu i kontynuowałem transmisję dalej na żywo. Każdy region będzie naszym rejonem narodowym. Dobra, nieważne, robimy Międzymorze, nie? Chłopie, zróbmy to Międzymorze, bo... Boże, ja zabrzmiałem jakby to było, nie wiem, zaproszenie do jakiegoś filmu, że tak powiem, dla dorosłych. Chłopiec, zróbmy razem Międzymorze. Jak na takiej stronie z żółtymi paskami kategorii męskie. Polak, Węgier, dwa bratanki, propaganda antykomunistyczna, to może sobie zostawimy na później. Zaprośmy Węgrów, zobaczmy, czy Węgrzy się zgodzą. Wątpię, ale no zobaczymy. Zacznijmy budować głębię strategiczną na granicy z Niemcami. Template dywizji, jakby ktoś pytał, bo wiem, że będziecie jęczeć. Proszę bardzo, doktryna, idziemy w drugą doktrynę, prawo, prawo. Zaproszenie Pepików mi się skipło. To nie wiem, spróbujmy Jugosławię, bo chyba są rozebrane Pepiki. O, szkoda. Ej, taka frywolna opinia, wiecie te zmiany, nie? Tych front. Wiecie, że bot teraz potrafi zrobić tak, że na przykład ma wszędzie po jednej dywizji na kratce, a tu będzie miał na przykład 60 dywizji. Okrążysz go i mu wybijasz te dywizje. Zobaczycie to w odcinkach z osiągnięć do Hearts of Iron 4, moi drodzy. O i zobaczycie. Dobra, zaprosiliśmy państwa bałtyckie. Teraz robimy, moi drodzy, przygotowania do wojny, czyli dostaniemy gospodareczkę wojenną i czekamy. Czekamy i będziemy atakować prawdopodobnie szybko Niemcy. Mam nadzieję, że Czesi się nie zgodzą na tę słynną konferencję. O, jeszcze samoloty rozbudowujemy. Zobacz, jaka będzie sieczka. Najlepsze działka, najlepsze wszystko, chłopie. Zrobimy takie lotnictwo, że... No i czas zadać im to pytanie. Śląsk albo wojna, moi drodzy. Mam nadzieję, że się zgodzicie na wojnę. Zdobycie Śląska, ja to wszystko rozumiem, ale jednak wolałbym po prostu wjechać na pełnej, nie? Więc zobaczymy zaraz, jak tutaj będzie. Raczej mam dywizję 30 rozpiętości, więc Niemcy to nie powinny mi nic praktycznie zrobić. Okej, Śląsk albo wojna. I co zrobią Niemcy? Niemcy przyjęli nasze żądania. Okej, w takim razie musimy czekać, moi drodzy, na Gdańsk albo wojna, no. No i za chwilę prawdopodobnie Niemcy... Właśnie, Niemcy zaraz będą kombinować coś przeciwko mnie, więc trzeba się przygotować, moi drodzy. Był event, oczywiście odwołałem, że nic im w sensie nie będę oddawać. Proszę szybki królewec zrobić. Zastanawiające jest to, że oni atakują mnie i wygrywają. Wiecie co? Mam już chyba, będę miał najlepsze samoloty. Za 36 dni będę miał najlepsze samoloty, jakie tylko można sobie wymarzyć. Pójdźmy tutaj w robienie, moi drodzy, polskich sił piechoty, bo właśnie trzeba usunąć zacofaną armię, bo my jesteśmy zacofani cały czas. Ale ty i tak dużo Niemcy nie zdobyły. A pamiętajcie, że my praktycznie walczymy bez doktryn teraz, nie? Więc to też jest inna bajka. O, Gdańsk mi upadł. Ty, no to fantastycznie. O, jak dobrze, że Niemcy jednak postanowili mnie nie niszczyć. Spróbujemy wypchać Niemców chociaż i wycofać te dywizje z powrotem, bo jest naprawdę ciężko. Rozwój piechoty, świetnie. Manewry sił lądowych. wojskowych. Boże, mamy ten duch zacofana armia. Jezus Maria, on mi daje takie minusy, zobacz. Tragedia. Dobra, panowie, musicie się bronić. Za wszelką cenę musimy ustać. No i brakuje mi sprzęt, barcia czy tam ciężarówek, bo nie mogę nic sprowadzić, nie? Dobra, jednak uda mi się Niemców wypłoszyć. Wipedy. Wiecie co, nie będę... Tutaj mógłbym zrobić tak, żebym połowę niemieckiej armii wybił, ale dla po prostu tego odcinka właśnie masowa produkcja artylerii. Dla tego odcinka nie będę tego robił. Niech tutaj chłopaki wrócą na front jak najszybciej i pomogą kolegom. Wezwałbym Międzymorze moje całe, ale kurde, nie chcę tego robić, wiecie? Bo prawdopodobnie rozciągłoby mi to olbrzymio linię frontu. Dobra, bronimy się, moi drodzy, twardo. Tutaj spróbuj zaatakować. Ty, no nasze dywizje świetnie działają. Ty, mogę wreszcie zrobić to? 200%, 90 dni, no dobra. To powinno być lepiej chociaż. Chociaż ciutkę powinno być lepiej. Weźcie to, skontrujcie. Czemu pozwalacie Niemcom tak chodzić? Ofensywa, odbijać mi Poznań w tej chwili. Pyry są nasze. Są, były i będą. O, Niemcy się zdesantowały. Super! Boże, kochany, nic mi nie idzie tak, jak chciałem w tej kampanii. Ale z tego, co widzę, to tutaj mamy szansę naprawdę dobrze wyjść. Okej, jakbyśmy zajęli królewiec? No proszę. Jaki królewiec? Tfu, to jest kralowiec od teraz. Tutaj postaramy się właśnie Widzicie, tego nie rozumiem. Bot wchodzi w takie głupie okrążenia. Sam praktycznie się daje tak okrążyć, że wybijasz mu na przykład 4 dywizje, czy coś w tym stylu i siema, nie? Dobra, udało mi się to wyrównać. Za 16 dni będę miał najlepszy myśliwiec, praktycznie dla mnie w grze. I Niemcy są, moi drodzy, tutaj wychillowane dosyć mocno na granicy. Mają po jednej dywizji. W niektórych prowincjach mają troszkę więcej, ale to nie sądzę, żeby to był problem, żeby ich pokonać. Właśnie o tym mówię. ZSRR na mnie cel uzasadnia. Mam 80 dni na pokonanie Niemiec, albo mogę się praktycznie popłakać. Naprawdę rzecz biorąc, ale Niemcy są strasznie przygotowane i Holandia mi dołączyła do sojuszu. Wow! Oho, bo Niemcy im wojnę wypowiedziały. To fantastycznie, ale mają też wojnę z Francuzami. Świetnie. Oby Holandia upadła i żeby się otworzył drugi front, wtedy ja... I znowu mi pierdziele. Chyba ktoś niemieckiemu jajko powiał ruskie, nie? Wiesz co, o dziebiku? No to jest niewyobrażalne. Jak Ruscy robią ci 40 desantów na jeden fort królewcu, to naprawdę... Oj, Niemcy mają coraz mniej dywizji na granicy. Fantastycznie. Koniec Ligi Narodów? No kurde, kto by się spodziewał? Wiesz, o co chodzi? Kurde, Niemcy jacy zdenerwowani mnie zaatakowali. Jasny gwint. Ja pierdzielę, permanentne wsparcie tutaj dostawali w tej prowincji, ale nareszcie udało mi się ich odepchnąć i wypchać wszystkie praktycznie dywizje. Dziękuję, dobranoc. Mam nadzieję, że jak tu wrócicie, to... Dobra, zostawiam tu 2 dywizje i reszta mnie nie interesuje, nie? Świetnie, a tu się drugi front otworzył z Francją. Fantastycznie, moi drodzy. Lepsze badania i projektujemy samolot, moi drodzy, teraz. Produkcja 67, kogo to obchodzi? Widzicie, że 64 ataku powietrznego, zwrotność 53. Chłopie, on nie ma latać i robić kółka, tylko ma lecieć przed siebie i strzelać, tak? To jest najważniejsze zadanie tego myśliwca. Boże, wybierzmy jakiś inny portret, bo się popłaczę zaraz. O, hej Niemcy, nie chcielibyście porozmawiać o naszym Śląsku i Poznaniu, który musi do nas wrócić z powrotem? Panie Bartosiak, proszę przeprowadzić tutaj ofensywę głębi strategicznej i po prostu przenieść konflikt na kolejną drabinę. O właśnie, no to już przeniosłem. Boże kochany, jaki tward, że Rumunia tu miała 6 dywizji na tej granicy. Jezu. Trzeba Sośnierza przenieść gdzieś tutaj. On będzie jak najszybciej leciał po prostu te rejony, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie stanąć. Ty, moje posiłki idą, dobrze. Mała obrona jest zostawiona. Niemcy znowu ruszyły. Słuchajcie, pozłomuję ich tutaj troszkę i spróbuję zrobić jakieś okrążenie pod Koszalinem. Może zająć Gdańsk przez rzekę. Właśnie o to chodzi. Fantastycznie. Mniej Niemców będzie na froncie przynajmniej. Ruscy jak zwykle robią świetne i fantastyczne desanty. My mamy 600 artylerii, niestety tylko na plus. Dobra, moi drodzy, to jest walka z czasem. To jest dosłownie walka na 2 fronty. Albo my podbijemy Niemcy i będzie kapitulacja i uratujemy się od ruskich, albo Ruscy w nas wiadą i nas praktycznie zanihilują. To jest jedno z dwóch. Jugosławia mi skapitulowała. Ty, fantastycznie. Włochy z Niemcami robią podbrzusze. Ty, Niemcy mogą... Halo, alianci, moglibyście pomóc chociaż troszkę? O Jezus, co mi Ruscy zrobili jesień średniowiecza, chłopie? To nawet tego nie opisuje, nie? Sośnierz, musisz lecieć na królewiec tutaj bronić, bo jest tragedia. Dobra, tutaj, moi drodzy, ruszamy z lekką kontrofensywą. Trzeba troszeczkę Litwinów uratować, bo tutaj to już patologia się stała dosłownie na tych krajach bałtyckich. Niemcy dalej grają kozaków, ale spokojnie, moi drodzy. Z chęcią zaraz wytłumaczę, że to są polskie ziemie. O, Rumunia mi skapitulowała. O, fantastycznie. Dobrze, wiecie co? No to musimy w takim bądź układzie zrobić kryptonim o mój Boże. I to dosłownie kryptonim o mój Boże. I oprzeć defensywę tutaj, mniej więcej. O, właśnie w ten sposób. I się wycofać dosłownie. I ja wiem, że wy powiedziało, wycofujesz się, bo Niemcy są za silne i macie rację. W sensie za silne to one nie są, ale... Dobra, tutaj widzę, że nasze dywizje się jednak rozeszły i będziemy w stanie jakkolwiek tutaj stanąć i cokolwiek zrobić. Poniosło mnie z tymi 30, więc wycofałem je specjalnie, żeby nasrać jeszcze więcej dywizji piechoty. Zobacz, ile będę mógł 20 wystawić. 51, to ja bez problemu ich rozbiję, nie? Z tego, co widzę, to alianci sobie tutaj fantastycznie radzą. Ja też sobie fantastycznie radzę w defensywie, więc jest luzik. Jezus, jaki enzik, czajcie. Fantastycznie jest, moi drodzy. Naprawdę nigdy nie czułem się lepiej. Po prostu sobie stoimy w kółeczku i to dosłownie takim na całą Polskę, a oni cały czas atakują. Jakie są straty w wojnie, pewnie zapytacie. Ja straciłem pół miliona ludzi. Rzesza straciła 2,8, a Ruscy prawie milion. I zastanawiam się, kiedy na przykład pół puścić wielkie planisko, odpalić. 20 już nie tak mocno jak 30, ale powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że i tak jesteśmy w stanie się nieźle tutaj ustawić. Najgorsze jest to, że Niemcy po prostu nagromadziły, nasrały tutaj tysiące dywizji na granicach i teraz się będziemy przebijać przez 115 lat, a nie mogę wyprodukować lotnictwa, potrzebuję aluminium, a nie zgadniecie, gdzie jest aluminium. I w Niemczech, i w Związku Radzieckim. Powiem wam szczerze, że teraz propaganda antykomunistyczna jako cel się mega przyda, bo będziemy mogli sobie po prostu puścić plan, takie mam wrażenie. Przynajmniej spróbujemy. Kto mi zabroni, tak? O Boże, to tutaj są surowce w tym drzewku. Ja pierdzielę, nawet tego nie zauważyłem, a ja tak potrzebuję aluminium. Dobra, w sumie zobaczymy teraz, co się wydarzy. Bartosiak, zobaczymy, czy poczynisz postępy na jakimkolwiek froncie. Ruscy się łamią, zwykle. Nie wiem, czemu mnie to nie dziwi. Może uda mi się wyzwolić dosyć terenów, część chociaż, albo wejść tutaj na prowincję jakieś niemieckiej i ulżyć trochę aliantom. Nie wiem, cholera wie, zaraz zobaczymy. Dobra, ofensywa trochę się udała, trochę się nie udała. Myślałem, że to będzie gładko szło, ale niestety się przeliczyłem. Tego, co aktualnie widzę, to i tak zajęliśmy bardzo dużą połać terenu. Próbujemy zająć ich stolicę, może wtedy będzie im spadał war support i tak dalej, jak będę miał ich stolicę pod okupacją. Upadek Berlina, świetnie. Zróbmy 35 gumy, rób to. U ruskich poszło o wiele lepiej. Zaraz będziemy, moi drodzy, wyzwalać. O kurde, to ja się tutaj nawet nie spodziewałem, że taka ofensywa poszła fajna, że byliśmy ich w aż tak mocnym stanie odciąć. Cyk, cyk, dziękuję, dobranoc, dziękuję, dobranoc, dziękuję, dobranoc. Melduję, że wróg na Bałtyku został prawie pokonany. Wiecie co, z czystej ciekawości wystawiłem tutaj 100 tych naszych płatowców. Jak na razie widzę, ponosimy straty za 0. O, chyba zaczynają wchodzić w bitwę, ale to tylko i wyłącznie dlatego ponosimy straty, bo wroga jest więcej, 8-krotnie dosłownie, ale i tak jesteśmy lepsi i szybsi i tak dalej. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj nawet trochę alianci mi pomagają w powietrzu. Dobra, teraz po chwilowych walkach front powinien się załamać. Powinien to nie znaczy, że się załamie. Postaram się tutaj polatać, bo widzę, że w Czechosłowacji jest największy problem. Może jakoś... Boże, 3000 myśliwców mojego wroga tu lata, czaisz to? Bo tu widzę, że problem raczej jest zażegnany i nasze dywizje będą torowały sobie drogę do zwycięstwa. Tutaj to też widzę, że już praktycznie jest skończona ta sowiecka bajka. Wchodzimy już na terytoria Rumunii ją wyzwalać. Tutaj to musimy doprowadzić tylko do szybkiego upadku Rzeszy, bo po Niemczech to mi się wydaje, to będzie spacer po parku i to dosłownie. Boże, po Sowietach, co ja gadam. Opanowaliśmy włoskie terytorium. Walcząc z boku włoskiego sojusznika możemy zluzować więcej naszych sił i skierować w inne miejsce, przekazując terytoria też rządowi włoskiemu. A przekażmy to terytorium, cokolwiek to znaczy, nie? Czemu oni otrzymali to? Nie wiem, nieważne. Wiecie, bo trzeba Bartosiakowi chyba nowy plan zrobić, bo on tutaj widzę już nie domaga ofensywą. O właśnie. A, to jest moja marynetka. Dlaczego? Najbardziej podoba mi się to, że w wojnie wystarczy zrobić po prostu, rozpocząć program Land Lease, wysłać im na przykład, powiedzmy, zrobimy to samo teraz w kontekście do, moi drodzy, dla Francji i będziemy mieli Unlimited War Score po prostu i będziemy mogli wziąć wszystko, nawet player leda nie trzeba instalować. Dzięki, paradoks. Wiecie co? Ja tu patrzę na wielkie Niemcy, jak upadają i czekam, żeby ich podbić. Ja się patrzę tutaj, co jest, a my prawie pod Moskwą. Naprawdę jestem dosyć zszokowany, jak idzie nam ofensywa dobrze na tym froncie. Do Wiednia dojście jeszcze troszeczkę zajmie, prawdopodobnie jak połączymy się tutaj dopiero lądowo z aliantami, to się coś ruszy na froncie, bo alianci prawdopodobnie zmienią plan i będą nam wysyłać dywizję. Wiecie, co zrobimy? Zrobię gambit Bartosiaka. Nie uwierzycie, ale jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to zamierzam to właśnie zrobić. To jest gambit Bartosiaka. I po prostu wziąć te dywizje tylko i wyłącznie. Z frontu, cofnąć wszystko z frontu ruskiego. Dosłownie zostawić tu puste kratki. To jest gambit Bartosiaka. Przenosimy wszystkie, moi drodzy, dywizje na pole natarcia. No wiem, że ZSRR pewnie odbije 90% terenów, ale przenoszę wszystkie dywizje na pole natarcia z Niemcami, żeby ich po prostu tutaj dokończyć. Okej, posiłki już przybyły. Szybciutka reorganizacja. Mamy tutaj już teraz porządne wsparcie. I teraz, panie Bartosiak, proszę czynić honory. I teraz powinniśmy dojść szybciej do Wiednia. Powinniśmy, to nie znaczy, że szybciej dojdziemy, tak? Proszę wycofać dywizję z Bułgarii i zrobić je tutaj na kierunek wiedeński. Dokładnie, uciekamy stąd. Ciekawe, czy mi Sowieci do Warszawy dojadą. Zaraz się w sumie przekonamy. Okej, dotarliśmy do Wiednia, ale tutaj kapitulacji nie będzie. Jeszcze Stuttgart, Jezus. Wiecie, co ja robię? Ja po prostu klikam prawym myszy na punkt i tyle. I czekam, aż oni go zdobędą, bo wiecie, gdzie są Sowieci? O właśnie, już coraz bliżej. Szybka budowa fabryk wojskowych. Fantastycznie, skapitulowali. Dobra, to teraz, żeby była konferencja pokojowa z Niemcami, to muszę podbić państwo włoskie. Nie wiem, oni naprawdę w tym paradoksie myślą, że mi się chce. Jeszcze muszę Sowietów podbijać przy okazji. Oj, bo mi się linia frontu rozciągnęła. Co ja teraz pocznę? Myślałem, że Włochy zostaną szybko połamane, a tu proszę, takie buty, nie? O, tu wjechaliśmy dosyć jolo do Włoch. Teraz wchodzimy, moi drodzy, do Palermo. Tutaj Tarencik sobie zajmujemy. No i z Włochami to była dosyć łatwa robota. Tutaj oczywiście no nie zwracajcie na to uwagi, tak? Zaraz będzie kapitulacja Włoch, więc raczej powinno być w porządku. Tutaj to fantastycznie, widzicie, Niemcy mi się rozlały w połowie kraju. Jeszcze żyją, jeszcze dychają dosłownie. A my lecimy na Palermo. Alianci już tu wchodzą, więc chłopie. To już będzie konferencja pokojowa. Zajmuję Palermo i mamy konfę. No i świetnie. Dobra, powiem wam tak, no tego wam, nawet tego nie będę komentował, okej? Po prostu. Nawet w ogóle czajcie, że powstało państwo bez nazwy? Ze stolicą w Neapolu, gościu. To niby kampania, ale niby nie kampania, ale to jest region i wiesz, cholera cholera wie, co to jest, no. Nawet powiem tak, nawet nie wiem, jakim cudem ja dostałem Rzym, stary. Wiesz, co chodzi? Nie wiem, jak ja to wziąłem, jak ja wziąłem Niemcy. Pasowałem, żeby oni sobie mogli wziąć teren. No, drabina eskalacyjna wywaliła poza skalę. Przywitamy ich tutaj na Bałtyku, małym co nieco. Ja w ogóle prowadzę wojnę z Japonią. Dlaczego? Ale fakt, że... To... O Jezus, 270 fabryk? Ja mam 270 fabryk, moi drodzy, bo mam kory na całe Niemcy i na wszystko. Jezus, dobra. Nie było tematu, proszę pana. Nie było tematu. No, szczerze, nie spodziewałem się po Związku Radzieckim aż takiego easy mode'a, wiecie o co chodzi. Myślałem, że z ruskimi to będzie jakaś przeprawa, bój, wiesz, dymy, cyk, 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 a tu dali rozjechani, wiesz, w jeden księżyc. O właśnie, na to czekałem, Boże. To jest, ja nawet nie muszę nic klikać i wszyscy moi służnicy mi wszystko oddają. Mam 19 milionów manpowera i 800 fabryk. O, jeszcze mogę handlować z kimś, kto nie istnieje. Spoczko, fantastycznie, moi drodzy. O, jeszcze mam wojnę z Japonią, o której nawet nie wiedziałem. Boże, to jest fantastyczne, że ja mogę odebrać region narodowy Francji, nie, na przykład, bo to jest polski region narodowy. W ogóle czajcie to, że jakim cudem ktoś dokonał erekcji Iraku i wyzwolił Królestwo Polskie? W Iraku co tu się dzieje? Dobra, nie wiem nawet. Poszedłem się odlać, wracam, a ja prawie Japonię zezłomowałem. Mówię, o kurde, ale ciekawostka, nie? Tak naprawdę. A teraz sobie przyspamowałem dywizję i robię cel na Francję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu. Spróbuję się przebić Belgią. Dobra, mamy fajny celik. Powiemy jej wojnę. Wezmiemy wszystkich kolegów do wojny. Zobaczymy, czy w ten sposób to zadziała. Ty, no nie mów mi, że my przebijemy Marzinota. Nie, no to już by była patologia, jakbyśmy przebili bunkier 10. Znaczy, czołgiem bym to zrobił pewnie, albo marszałkiem z perkiem, ale nie chce mi się tego robić. Wszystko przeszło przez Belgię fantastycznie, więc kierujemy swoje lotnictwo na Francję. Boże, to tak super to wygląda. No naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak bardzo dobrze Sławomir Mentzen poprowadził nasze wojsko prosto na pary. Naprawdę jestem w niebo wzięty. Cała armia stoi na granicach, no i powiem wam szczerze, że nie tylko armia w tym momencie, nie? Ja no, oczywiście żartuję, sorry, przepraszam, aż mnie zmroziło. No ale ja już jestem taki cringe'owy, nie? Kurde, to uczucie, gdy podczas jednego bombardowania niszczysz 5 niszczycieli, nie? A to jeszcze nie koniec, moi drodzy. 4 niszczyciele, nawet krążowniki się trafiają, ale ładnie. 7 niszczycieli. Kurde, ile Wielka Brytania będzie miała tych niszczycieli? Ale im okręciki stopniały, ze 150 było przed chwilą. Ojojoj. Zastanawiające jest to, że Brytyjczycy zamiast schować na przykład flotę i mieć to totalnie w pompie, to cały czas tą flotą będą wypływać na morze, żeby go chronić i stracą praktycznie wszystkie okręty. 6. Aha, my nie mamy desantów wynalezionych. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać, czy byście w komentarzach zobaczyli Bosaka. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jak jesteście tutaj nowi oczywiście, a my widzimy się w kolejnych materiałach. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Hearts of Iron 4, to kliknijcie ten materiał.